Nie planowałam tego powiedzieć, ale ponieważ podnieśliśmy ostatnio temat brania, to chcę wam zadać takie pytanie. Czy znacie Boga, który zaspokaja potrzeby? Czy znacie Boga, który spełnia pragnienia i marzenia serca? Bo to są dwie różne odsłony. I powiem tak. Ja przez lata znałam Boga tylko jako Boga, który zaspokaja moje potrzeby. Po pierwsze wynikało to z tego, że wychowałam się w takim domu, jak większość pewnie z nas, którzy się wychowywali w latach 80. i 90., czyli może kokosów nie było, ale na wszystko starczało. Żyło się skromnie. I ja też się tego nauczyłam. I ja nie byłam też takim dzieckiem, wiecie, które tam się domaga różnych rzeczy. Ja się nauczyłam żyć minimum. Nie chodzi nawet o to, że mi tam rodzice nie pozwalali, żeby tam sobie coś kupić, ale generalnie ja uważałam, że ponieważ nie ma zbyt dużo tych pieniędzy, no to ja nie będę tych rodziców tam naciągać na różne rzeczy. Więc ja funkcjonowałam na poziomie potrzeb. Jak przyszedł czas, żeby kupić sobie buty, to wybierało się takie buty, które były w ramach budżetu, który mieliśmy w domu, a nie te, które mi się podobały. Ja prawie nigdy nie miałam rzeczy, które chciałam mieć, bo po prostu nie było na to kasy, wiecie. Więc wybierało się z puli rzeczy, które są możliwe do chodzenia, nazwijmy to w ten sposób. I tak sobie rosłam. I większość z nas tak miała. To nie mówię, że ja jestem wyjątkiem. Większość z nas tak miała. Później, kiedy już byłam dorosłym człowiekiem i kiedy już sama zarabiałam na siebie, dalej tkwiłam w tym takim obrazie Boga i realizowałam tylko swoje potrzeby, bo doszła do tego dodatkowo religia, która mówi, pozostań przy tym, co masz, żyj skromnie i tak dalej. Więc ja też zostawałam cały czas na tym samym poziomie, czyli realizacji potrzeb i dziękowałam Bogu za to, że zrealizował moją potrzebę, że mi starczyło pieniędzy na czynsz, że mi tam, wiecie, nie zabrakło na coś, tak? Cały czas było to minimum. I ja pamiętam, jakim takim przełomem było tak, spotkałam się z Arturem i mówiłam, ja nie znam nic poza potrzebą, realizacją potrzeb. Ja nie wiem, co to znaczy zrealizować swoje pragnienie, pójść za jakimś swoim pragnieniem, spełnić życzenie swojego serca. Ja tego nie znałam. I w mojej głowie to było coś takiego, że ty nie możesz sobie na to pozwolić. To jest po prostu burżujstwo jakieś, wiecie. O, czego ty wymagasz, czego ty dzieciaku chcesz od życia? Czegoś więcej niż realizowania swojej potrzeby. Ja w czymś takim tkwiłam. Ja byłam czymś takim uderzona w moim życiu. I ja przez pryzmat tych moich doświadczeń, religii, która na mnie wpłynęła, ja tak patrzyłam na Boga. Ja uważałam, że Bóg tylko i wyłącznie z tego właśnie, żeby mi tam styczyło do pierwszego, żebym tam w międzyczasie nie umarła z głodu, nie? Postanowiłam, że ja wyjdę z tego miejsca. Że zdecyduję się poznać Boga takim, jakim jest naprawdę. Że ja nie będę poprzestawać tylko na tym, co mam. Tylko ja chcę poznawać Boga w całym Jego rozmachu. Całe Jego serce. Bo On powiedział w ten sposób, że On spełnia pragnienie i życzenia serca. Że skoro dał swojego Syna, to jakże mógłby nie dać mi jakiegoś innego dobra? Dał swojego Syna. Ja stanęłam na tych obietnicach i na tym Słowie. Że On spełnia pragnienia serca. I że darował mi swojego Syna, także jakby mógł mi odmówić jakiegokolwiek innego dobra. To był mój oręż w tamtym okresie czasu. Od tego postanowiłam zacząć. Wiecie, Bóg mówi do nas na poziomie naszych pragnień, na poziomie tego, co włożył w nasze serce. Każdy z nas nosi jakieś pragnienia. Małe, duże. Pytanie, czy idziecie za tym? Czy mówicie, to jest głupie, albo to jest za małe do zrealizowania, albo to jest za wielkie do zrealizowania? A czy się zastanowiliście, że pragnienie, które włożył w was Bóg, to jest ten głos Boga do waszego życia. Amen. Jeżeli za tym pójdziecie, pociągniecie za te sznurki, to zaczniecie poznawać Boga z innej perspektywy i wasze życie, ono się będzie rozwijało. Wiecie, co ja ostatnio zrobiłam? Poszłam za pragnieniem mojego serca. Podczas uwielbienia przypomniałam sobie, że jak było dziecko, uwielbiałam kolorować kolorowanki. I sobie pomyślałam tak, muszę sobie kupić kolorowankę dla dorosłych i jakieś ładne kredki. I w ogóle ta myśl chodziła mi cały czas podczas nabożeństwa. Cały czas to się miliło, w głowie miliło. Ja już się nauczyłam, że pragnienie, za pragnieniem stoi Bóg.
Mówię teraz o tych pragnieniach, już nie będziemy tutaj mówić o fundamentach, ale rozumiecie, o co mi chodzi. Postanowiłam, że to zrealizuję. Na drugi dzień pojechałam do rodziców, kupiłam kredki, kupiłam kolorowankę i wieczorem siedziałam w kuchni, piłam z nimi herbatę i 2 godziny kolorowałam, słuchajcie, i byłam taka najarana. I w ogóle, słuchajcie, kolorowałam tą kolorowankę, moi rodzice się na mnie patrzyli i wiecie co? Byli zachwyceni. I oni do mnie, jak ładnie, jak kolorowo, ale to ładnie dobrałaś. Słuchajcie, jak 5-letni dzieciak. Mieliśmy taką zabawę, mieliśmy taką frajdę. Co to było? To było moje spotkanie z Bogiem. Ja zrealizowałam małe pragnienie, ale poszłam za głosem. Spotkałam się tam z Bogiem. Dlaczego? Bo ostatecznie miałam z tego frajdę. Przyszło jakieś życie, przyszła jakaś wolność. Zacznijmy realizować nasze pragnienia, małe i duże. Nie odmawiajcie sobie tego, bo chcecie mieć poszerzenia waszej relacji z Bogiem. Chcecie jeszcze wyraźniej słuchać Jego głos. Mówi na poziomie waszych pragnień. Ile dzisiaj wam pomysłów fajnych przyszło do głowy? Może chcieliście gdzieś pójść, pojechać, może coś zrobić ze sobą, może zjeść coś fajnego na obiad. I pomyśleliście sobie, to jest głupie, to jest małe tam. O, chciałbym zjeść sobie coś z kuchni azjatyckiej, a tam głupota. Idźcie, zrealizujcie małe, drobne rzeczy. Od tego się zaczyna. Zacznijcie poznawać Boga jako Boga pragnień. Wiecie, że to was uszczęśliwi? Wiecie, dlaczego jesteśmy smutni? Bo nie realizujemy pragnień. Dzieci nie mają skrupułów. Amen. Dzieci idą i się domagają. One chcą, one mają fazę, one mają coś w głowie, one chcą zrealizowania. A my się ograniczamy, a my jesteśmy na poziomie potrzeb, my ci dorośli. Nie tędy droga, słuchajcie. Tracimy bardzo dużo świeżości, tracimy tej radości dziecka. Ja byłam nakręcona, najarana i co więcej, później w środę przyjechałam na wstawienniczą, ja sobie porobiłam zdjęcie tych moich obrazków i zagadywałam ludzi za ramię i pokażę ci, co narysowałam, pokażę. Słuchajcie, ja tutaj Nina, Tomek, w ogóle leciałam, pokażę wam, co ja namalowałam. Słuchajcie, ja byłam tak nakręcona, ja miałam potrzebę jeszcze się pochwalenia tym, jak ja zestawiłam kolory. No przecież to jest korba, tak? Ale ile mi to sprawiło radości. Amen. To było moje. Naprawdę nie musimy zaczynać od wielkich rzeczy. Zacznijmy od małych pragnień. Realizujmy je naprawdę. Bo Bóg włożył w nas różne pragnienia. Ale kiedy my ich nie realizujemy, to my zatrzymujemy też to Boże błogosławieństwo i to, żeby się rozwijać w tym dotykaniu tego Boga. Poznawania Go. Wiecie, o co chodzi? Zacznijmy od tych małych rzeczy. Naprawdę. Ja jestem tego przykładem. Powiem wam tylko taką jeszcze jedną rzecz. Takie jedno drobne świadectwo sprzed lat. Ale myślę, że jest adekwatne do tego tematu, o którym mówię. 10-15 lat temu pojechałam do takiej szkoły służby, nazwijmy to w ten sposób, za ostatnie pieniądze, które wtedy miałam. Tam było też wyżywienie w ramach tego jakby tych czesnych, więc ja za te wszystkie pieniądze, jakie miałam, pojechałam. I okazało się, że zajęcia były od rana do popołudnia, ale popołudniami każdy sobie z tej szkoły wychodził, wiecie, na lody, na kawę i tak dalej, tak? Ja nie miałam kasy, bo ja za wszystkie pieniądze pojechałam do tej szkoły. Nie miałam już dodatkowych pieniędzy. I tak chodziłam z tymi znajomymi, a to do sklepu, a to gdzieś tam i było, a ty nic nie kupujesz, a ty nic nie chcesz. Wiecie, ja się wstydziłam powiedzieć, że nie mam kasy. Więc mówiłam, nie, wiecie, nie. Ale chodziłam do sklepu z tymi osobami i tam były sneakersy. Ja bardzo miałam fazę na sneakersy. I mówię, Boże, tak bym miała 10 zł. Ja bym sobie sneakersów nakupiła. Wiecie, nie? Ale nikomu o tym nie mówiłam. Przyszła niedziela, przyszło nabożeństwo. Przyszedł do mnie jakiś człowiek, którego nie znałam. I wręczył mi do ręki pieniądze. 10 złotych. Amen. Bóg jest Bogiem, który spełnia pragnienia. Ja byłam dzieciakiem. To było proste westchnienie do Boga. Miałam proste pragnienie. Bóg je zrealizował. Czyż On w takim razie, skoro darował nam swego Syna, odmówi nam jakiegokolwiek innego dobra? Oczywiście, że kupiłam te sneakersy. Amen. Oczywiście, Amen. Że kupiłam te sneakersy. Chociaż pierwsza moja myśl, jeszcze wtedy miałam mentalność w ogóle dziada i było, szkoda, że nie pomyślałam, że 20. W ogóle, wiecie, nie? Ale za chwilę spokutowałam, mówię, o Boże, Boże, w ogóle nie. Oczywiście, że zrealizowałam swoje pragnienie i jadłam ze smakiem i dziękowałam Bogu, że moje pragnienie zostało zrealizowane. Słuchajcie, proste rzeczy. To my to wykrzywiamy i my nadajemy temu jakąś dziwną rangę, słuchajcie. Wracamy do prostoty dziecka, do przeżywania w prosty sposób, nie? To jest pierwsza rzecz, którą chciałam powiedzieć. I teraz możecie to nagrać też jako coś drugiego, co teraz chcę powiedzieć, jako 2 osobne poselstwa, bo to będzie drugi, inny temat. A teraz chcę powiedzieć to, co chciałam generalnie, co przygotowałam na dzisiaj. Chcę się odnieść do sytuacji z zeszłego tygodnia.
tak jak tutaj wyszliśmy na środek i został podniesiony temat niezaspokojenia, niezadowolenia, braku przeżywania szczęścia osobistego. Oczywiście to, dlaczego tak jest u nas, to jest temat złożony i wielopłaszczyznowy. Ale chcę wam podać 5 takich najważniejszych elementów, które są z tym związane. Chcę, żebyście to zobaczyli też, obejrzeli sami siebie w tym, o czym będę mówiła. Pierwszy powód, dlaczego jest duże niezadowolenie, to jest to, że wielu z nas poleciało w służbę, ale w tym samym czasie nie robiło pracy nad swoją własną duszą i to był błąd. Jeszcze na Kasprzaka, jestem tutaj w Kościele Mocy 7 lat. Jeszcze na Kasprzaka Artur mówił w ten sposób. Służ w takim stanie, w jakim jesteś dziś i pracuj nad sobą. Zmieniaj się w biegu. To była informacja o dwóch kierunkach, o dwóch różnych działaniach, ale w tym samym czasie. Czyli jeżeli dzisiaj się narodziłeś na nowo, jutro idź na ewangelizację, głoś tego Chrystusa, a jednocześnie zacznij budować fundamenty, zacznij zmieniać swoją duszę, swój sposób myślenia. O to chodziło. Ale wielu z nas zrobiło w ten sposób, że poleciało w służbę, ale z powodu wielu czynników przestało skupiać się na tym, że jest potrzeba, żeby zacząć, wiecie, działać na poziomie swojej własnej duszy. I to jest jeden z problemów. Bo słuchajcie, patrzcie, jak to teraz jest, jak to wygląda. Robimy coś, ale robimy w sposób połowiczny, niekompletny. Z uwagi na co? Z uwagi na stan naszych dusz. Po prostu. To, co was uwiera i to, co was boli, to wasze nieprzemienione dusze. I w służbę się poszło, poleciało, fajnie, ale te rzeczy, które są niezrobione do końca, nienaprawione, albo w ogóle niezamknięte, one dzisiaj wychodzą, one są obnażane i one was unieszczęśliwiają. Kompleksy was unieszczęśliwiają, lęki, odrzucenie, różne inne rzeczy, które nie zostały przez lata przepracowane, pomimo tego, że było o tym mówione wielokrotnie przez różnych ludzi w naszym kościele i w zespole. Stąd tak jest. Zobaczcie, że dojdziemy tylko tam, dokąd nam pozwoli w pewnym sensie nasza dusza, o co mi chodzi? Na przykład człowiek jest w lęku. Nie zrobi pewnych odważnych działań. Co z tego, że służy? Ale będzie służył do granicy swojego lęku. Nie pójdzie dalej. Zobaczcie z tej perspektywy. Gdybym ja nie przerobiła różnych tematów na poziomie mojej własnej duszy, nie przeszłabym terapii, mówię teraz o sobie, o tym, jakim ja byłam w stanie, ja bym dzisiaj tu nie stała, tak jak stoję. Zżarłaby mnie trema. Lęki przed opinią ludzi mi nie pozwoliły na to. Ja bym tak dzisiaj nie wyglądała, bo ja miałam straszne kompleksy na poziomie swojego ciała. Nie zrobiłabym tego, co robię dzisiaj. To z uwagi na to, że ja rozpoczęłam pracę dwutorowo, czyli poszłam w służbę oczywiście, ale jednocześnie pracowałam i z Arturem, i z Duchem Świętym, i z moimi liderami. To prowadziło mnie do miejsca, w którym jestem dzisiaj. Zobaczcie to. Że tylko tam dojdziemy, na ile pozwoli nam nasz stan naszej duszy. Nie przeskoczymy tego. Dlatego dzisiaj mamy tak, jak mamy, że mamy połowiczne efekty. Po prostu.